Zatrzymane w kadrze niezwykłe chwile ukazujące piękno polskiej przyrody możemy od 15 stycznia oglądać w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. W ten piątkowy wieczór odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Malowane światłem – Przyroda polska w obiektywie Artura Tabora. Miłośnika przyrody, wyjątkowego człowieka z pasją, który odszedł przedwcześnie w trakcie wyprawy do Mongolii w 2010 roku. Pozostawił po sobie całą spuściznę, którą ja teraz próbuję się jakoś zajmować i udostępniać ją, bo jest jeszcze ciągle jest wiele osób, które chcą te zdjęcia oglądać, filmy i książki męża. Także dziękuję tutaj Muzeum Regionalnemu, panu dyrektorowi, że sprowadził tą wystawę tutaj i mieszkańcy Kozienic i okolic mogą te fotografie zobaczyć, obejrzeć. Prezentowana w muzeum wystawa powstała w 2011 roku i ukazuje piękno polskiej przyrody. To jest wystawa przygotowana i wypożyczona z Ministerstwa Środowiska. Ona była przygotowana specjalnie w 2011 roku, kiedy Polska obejmowała prezydencję w Unii Europejskiej i właśnie Ministerstwo Środowiska chciało pokazać naszą przyrodę. I zgłosili się do mnie właśnie z taką propozycją zorganizowania takiej wystawy. Wyboru dokonywaliśmy wspólnie, żeby pokazać jakiś przekrój przyrody polskiej. Autor musiał się specjalnie przygotowywać, aby uchwycić niepowtarzalne momenty z życia zwierząt, które możemy oglądać na jego zdjęciach. Żeby można było przygotować ukrycia, bo żeby zrobić takie zdjęcia, zwłaszcza zwierzaków, trzeba umiejętnie jakby do nich podejść, zamaskować się w terenie, żeby stać się niewidocznym. Artur Tabor oprócz ojczystej przyrody fotografował także w Azji i Afryce. Z sentymentem jednak wracał zawsze do przyrody ojczystej. Wiele zdjęć znajdujących się na tej wystawie zostało zrobionych w Puszczy Kozienickiej. Zawsze najlepiej mu się pracowało jednak w Polsce. Zawsze podkreślał to, że najlepiej zna i najlepiej rozumie tutaj naszą przyrodę. Tamte krajobrazy są dla niego zupełnie inne, obce, nie rozumie ich i nie czuje tak bardzo jak tutaj tą naszą przyrodę. Na wystawie zgromadzono także albumy fotograficzne oraz filmy nakręcone przez Artura Tabora. Dopełnieniem całości są sztuczne zwierzęta wypożyczone z zasobów Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Uroczystego otwarcia wernisażu dokonał dyrektor placówki Krzysztof Reczek. Powitał on licznie zgromadzonych, w tym najbliższą rodzinę Artura Tabora, rodziców, żonę, córkę i brata oraz przedstawicieli władz samorządowych, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Pułkowskiego oraz sekretarza Urzędu Miejskiego Stanisława Siedlowskiego. Obecna była także szefowa Kozienickiego Parku Krajobrazowego Beata Waluś. O wystawie i pasji, jaką fotografowanie i filmowanie przyrody było dla Artura Tabora, opowiedzieli jego bliscy. Po czym zgromadzeni zostali zaproszeni do obejrzenia filmu Moja droga życia – Artur Tabor. Po jego prezentacji odbyło się losowanie nagród wśród przybyłych na otwarcie wystawy. Były to albumy i filmy przyrodnicze. Wystawę Malowane światłem można oglądać w muzeum do 16 marca. Jej komisarzem jest pani Ewa Jaźwińska. Organizatorzy za pomoc w przygotowaniu wystawy składają podziękowania pani Jolancie Tabor, Ministerstwu Środowiska oraz Kozienickiemu Parkowi Krajobrazowemu.